Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Czynności higieniczne i pielęgnacyjne u osób chorych i niesamodzielnych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Ręce stanowią najważniejszą drogę przenoszenia drobnoustrojów, dlatego też higiena rąk jest zasadniczą czynnością przed przystąpieniem do jakichkolwiek zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych. Mycie rąk to najbardziej skuteczny, tani i łatwo dostępny sposób zapobiegania zakażeniom, ale niestety najczęściej lekceważony. Drobnoustroje znajdujące się na powierzchni skóry nazywamy florą przejściową. Łatwo ją usunąć przy pomocy mycia mydłem lub detergentem. W głębszych warstwach skóry, w szczelinach, mieszkach włosowych i zachyłkach gruczołów potowych znajduje się flora osiadła. Flory osiadłej nie można usunąć poprzez mycie i szorowanie. Tylko antyseptyki dwufazowe niszczą florę przejściową i część flory osiadłej. Pierwszy etap mycia higienicznego rąk rozpoczyna się od mycia pod bieżącą wodą przez około 1 minutę przy użyciu 2-3 ml płynnego mydła, zgodnie ze standardem, według schematu ILIFA. Następnie należy spłukać dłonie pod bieżącą wodą przez 15 sekund, tak by woda spływała w kierunku palców. Na koniec pierwszego etapu należy osuszyć ręce jednorazowym ręcznikiem. W drugim etapie od 30 sekund do 1 minuty każdą rękę należy nacierać trzema ml alkoholowego preparatu antyseptycznego według schematu ilifa i pozostawić preparat do wyschnięcia, ale nie osuszać rąk ręcznikiem. Higieniczne mycie rąk wykonuje się przed wejściem na blok operacyjny do magazynu jałowego sprzętu, przed wykonywaniem zabiegów aseptycznych, przed nałożeniem rękawiczek i po ich zdjęciu. Przed wykonywaniem zabiegów inwazyjnych, iniekcje, punkcje, pobranie krwi, szczepienia, przed pielęgnacją i w czasie pielęgnacji wrażliwych pacjentów z obniżoną odpornością, po każdym kontakcie z drenażem rany, przed nałożeniem i po zdjęciu rękawiczek, po kontakcie z materiałem zakaźnym, krwią, płynami ustrojowymi, wydzielinami, wydalinami, po opuszczeniu boksów izolujących chorych zakaźnie, po każdym zdjęciu maski chirurgicznej z ust i nosa, podczas ognisk epidemicznych. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.